Cześć, witajcie, moi drodzy! Dzisiaj taka raczej bardziej pogadanka będzie, no ale trochę ostatnio grzebie przy kanale, trochę zmieniam pewne rzeczy. Chciałem się podzielić z wami pewnymi spostrzeżeniami, powiedzieć jak to mniej więcej będzie wyglądało. Abyście też wiedzieli mniej więcej w jakim kierunku, w miarę możliwości, będę szedł, jeśli chodzi o kanał, w jakim kierunku to się będzie wszystko rozwijało. Jak wiecie, ja zacząłem swój pierwszy film z World of Tanks wrzuciłem, bodajże w grudniu pod koniec grudnia 2013 roku. No to jeżeli dolecimy do grudnia w roku 2020, to będzie 7 lat. To jest ogrom czasu. Przez te 7 lat no moje życie się zmieniło bardzo, bardzo mocno. No jak zaczyna, Mam obecnie prawie 33 lata, jak to nagrywam. Jednak byłem trochę młodszy, jak zaczynałem się bawić, bawić w robienie czegokolwiek na YouTubie. Wod był inną grą. No i też zupełnie inna sytuacja była w moim życiu prywatnym. Byłem kawalerem z, z inną pracą na etacie, z wynikającymi z tego plusami, minusami. Miałem ogrom czasu na, na gry, na zabawę w kanał. Z czasem to się zaczęło rozwijać, rozwinęło się do takiego stopnia, że no, w życiu bym nie przypuszczał, że tak to będzie. No ale z racji takiej, że gra się zmienia, zmienia się życie każdego z nas, dochodzą różne obowiązki. Zmienia się też możliwość tego, ile czasu możemy na pewne rzeczy przeznaczać. No ja się już, jestem już żonaty, sprawy rodzinne wiadomo, też są ważne. Cały czas gdzieś tam zawodowo pracuję, bo wielu z was nie zdaje sobie sprawy, ale moja działalność internetowa. To nie jest moje główne źródło utrzymania. Póki co, może kiedyś będzie, jeżeli coś się stanie, nie wiem. Natomiast yy, staram się mocno, żeby tak, yy, żeby się nie uzależniać tylko i wyłącznie od tego. A co za tym idzie, no, też mam ograniczony czas, jeśli chodzi o poświęcanie go. Dla kanału, doby, tygodnia, miesiąca się nie wydłuży. Każdy z widzów, którzy teraz to słuchają, który ma, nie wiem, mniej więcej tyle lat co ja, jest trochę młodszy, trochę starszy, czy dużo starszy, pracuje, ma żonę, dzieci, no ja akurat nie, jeszcze dzieci nie mam, ale wy macie, wielu z was ma żonę, dzieci, obowiązki, to wie, jak naprawdę w pewnym momencie życia to nasz wolny czas staje się towarem deficytowym, towarem, który zaczynamy bardzo mocno doceniać i zupełnie inaczej patrzymy na, na ten, na przykład na godzinę, dwie, trzy godziny czasu wolnego, kiedy jesteśmy dzieckiem, nastolatkiem i tego czasu mamy dużo, dużo więcej, a kiedy jesteśmy osobą dorosłą z pracą, obowiązkami dla domowników i po prostu życia codziennego. Z racji takiej, że ja oczywiście z tej działalności internetowej, yy, mojej, zarówno właśnie YouTube'owo, stream'owej, yy, no, też jakieś pieniądze na tym zarabiam, no to jest to po prostu to moja praca dodatkowa i akurat moja rodzina Moja żona rozumie, że czas, który poświęcam na to, no jest czasem ważnym i ona wie najlepiej, ile godzin w tygodniu prowadzenie tego kanału czasowo mnie kosztuje, ile mi, to, ile mi to wszystko zabiera. No ale oczywiście życie się zmienia, co za tym idzie. No ja też gdzieś tam muszę, muszę reagować i dostosowywać się do pewnych, do pewnych realiów, dlatego Oczywiście zmieniają się, zmienia się gra, zmieniają się też różne inne rzeczy, dlatego też i ja postanowiłem dokonać pewnych korekt od roku 2020. Mianowicie na tym swoim głównym kanale, który, no nie oszukujmy się, ja jestem osobą, która jest kojarzona przede wszystkim z grą, jaką, z, z grami Wargamingu, przede wszystkim z grą World of Tanks, no bo to na tym tytule mój kanał się rozwijał, Część osób, powiedzmy, też z moich widzów yy, kojarzy mnie z World of Warships, bo też w to pogrywa. A wszystkie inne gry, które wrzucałem, to była taka, to była raczej taka moja yy, wola. Yy, wrzucałem po prostu, bo miałem na to ochotę, bo yy, nie patrzyłem na, pod kątem nie wiem, wyświetleń czy zarabiania pieniędzy. Bo nie oszukujmy się, jeżeli macie kanał taki jak ja, powiedzmy 43 tysiące subskrypcji w tym momencie z hakiem. A filmy wiecie, że mają w świetle, nie wiem, 300, 400, 600. Kiedy na przykład Złota mają po 6, 10, 13 tysięcy, no to wiadomo, że nie wrzucam takich, nie wrzucałem tych gier. Nie, tylko i wyłącznie patrząc na wyświetlenia, raczej wrzucałem po prostu dla siebie i dla tych osób, które miały ochotę oglądać moje lamienie w innych produkcjach, nie tylko w WOCIE i World of Warships, i też po to, żeby czasami od produkcji wargamingu odpocząć, bo dobrze wiemy, że WoD i WOWS przez lata się zmieniają, i nieraz jesteśmy po prostu wkurzeni na tą grę. Mamy ochotę. Odpocząć od tego tytułu, a takie odskocznie w inne gry pozwalają mi trochę trzeźwo, trzeźwiej spojrzeć na Wota, trochę się uspokoić od niego, mniej denerwować na tę grę. Wystarczająco dużo tytułów i tak przepadło mi w momencie, kiedy zagrywałem się tylko i wyłącznie w World of Tanks. Żałuję, że wiele gier, które mogłem ograć, no wtedy w ogóle ich nie dotykałem, bo interesował mnie tylko WOD, WOD, WOD i WOD, i poszło na tę grę wiele tysięcy godzin. Od kilku lat zmieniłem trochę podejście i co jakiś czas gram w inne gry, zwłaszcza na kanale, no, są to raczej gameplaye z gier z PlayStation 4, na, którym, na których to zazwyczaj lamie, ale cieszę się, że dane mi było ograć takie tytuły jak Horizon Zero Dawn, jak God of War, jak Spider-Man. Bo, gdybym grał w WOTA i gdybym przede wszystkim prowadził ten kanał i patrzył tylko na wyświetlenia i starał się prowadzić go tylko pod względem, nie wiem, jakimś tam biznesowym, to, no to tych gier bym by nie było i nie chcę z tego zrezygnować. Naprawdę nie chcę z tego zrezygnować. Natomiast chcę troszkę to rozdzielić, uszanować też te osoby, które oglądają tylko i wyłącznie moją działalność wotowską i dlatego też wszystkie. Te osoby, które lubią sobie obejrzeć od czasu do czasu jakąś inną grę u mnie, jak lamię w jakimś innym tytule, czy też będą chciały nieraz zobaczyć jakieś zapisy ze streamów z innych gier niż WOD, czy, czy nieraz po prostu jakieś tam moje przemyślenia na różne tematy, zapraszam na mój drugi kanał. Nie jest nazwa może jakaś super yy, ogromna nazywa się Mateusz D87, ale tam was zapraszam link do tego kanału będzie w opisie. Na tym kanale materiały będą się pojawiały tylko wtedy, jeżeli będę mógł czasowo sobie na to pozwolić i oczywiście wiele osób mi mówi, że ale po co ty to robisz? Taki kanał umrze, to nie ma szans rozwoju. Ja nie robię tego z myślą o nie wiadomo jakim tam rozwoju czy coś. Ja po prostu robię to yy, dla siebie i dla tych osób, dla tej społeczności, która gdzieś tam powiedzą, Chcę budować się wokół mojej osoby, która chce, dla tych osób, które chcą współtworzyć społeczność to mojego kanału opartą nie tylko na wocie. Więc jeżeli masz ochotę dołączyć na tamten kanał, zostawić tam subskrypcję, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie, rozumiem spoko. Wiem, że prawdopodobnie interesują Cię tylko materiały z WOTA czy z World of Warships. Nie mam pretensji. Druga ważna sprawa, zapewne zauważyliście, że od jakiegoś czasu zmieniły się miniaturki, zmieniłem trochę koncepcję. Ten, zmiana tych miniaturek jest w okresie tak zwanym testowym. Sprawdzam, jak to będzie wpływało na odbiór wśród Was, jak to będzie wpływało ogólnie na statystyki filmów. Na razie przyznam szczerze, że no w tym krótszym, w krótszym okresie szału nie ma, więc wiadomo, że no nie są to takie miniaturki, jakie są obecnie popularne, jeśli chodzi o klikalność. Niestety, czy to się komuś podoba, czy nie, miniaturki z mordą na, na tym, właśnie z mordą na miniaturce, filmy z miniaturką taką, gdzie jest nasz ryj, nasza morda, nasza twarz, ja oczywiście mówiąc morda mówię prześmiewczo, także o swojej, żeby się tu ktoś zaraz nie obraził, no one wywołują zainteresowanie. To jest niestety, taka, taka jest ludzka natura, w społeczności wotowskiej to nie Niestety stanowi problem, bo ja nawet wrzucając kilka miniaturek ze swoją gębą, ze swoją mordą, tak po prostu testowo dla beki spotkałem się z jakimś tam hejtem. A jest to dość dziwne, dlatego że ogólnie świat YouTube'a stoi takimi miniaturkami i w większości środowisk to nie jest nic strasznego, nic nadzwyczajnego. Nie wiedzieć czemu w tej społeczności wotowskiej jest to bardzo piętnowane. Ale osoby, które z tego korzystają, mają na to wywalone, bo statystyki ich filmów pokazują, że to jednak oni mają rację, i jeżeli wam podobają się moje miniaturki te obecne, to napiszcie o tym. Jeżeli uważacie, że jest to ładne, estetyczne, to spoko, ale to też będzie mi miło, jeżeli oczywiście te filmiki będziecie oglądać, bo niestety, jeżeli ryje przyciągają na odbiorców do kanału, no to to też widać. Ja nie, póki nie jestem skazany na takie rzeczy, póki moja działalność internetowa nie jest jedyną moją, moim źródłem utrzymania, to że tak powiem, nie muszę iść z prądem, nie muszę się dopasowywać i robić wszystko to, co jest, co jest na topce, czy, to jest, czy co jest po więc to mnie niejako ratuje, ale piszcie proszę, co sądzicie o tych nowych miniaturkach. Założenie drugiego kanału ma też na celu właśnie skupienie się na tym kanale, na produkcjach MMO. Na razie od Wargamingu, czyli WoCie i WoWsie, bo to będą główne produkcje, być może e, pojawią się jakieś inne, ale na razie nie mam takich planów, pożyjemy, zobaczymy. Na tym drugim kanale, e, jeśli chodzi o serię z gier z PlayStation, to na razie będzie, będę próbował ogrywać The Last of Us Remaster, dlatego że w tym roku jest zapowiedziana druga część, a ja w pierwszą jeszcze nie grałem. I m, będę też ogrywał na streamach na Twitchu, e, będę ogrywał... M, Wiedźminy chcę ograć każdą część, tylko zanim to zrobię, to chcę całą sagę przeczytać, żeby mieć pojęcie w ogóle o tym świecie większe, a nie tylko jakąś tam wiedzę wynikającą z obejrzenia serialu na Netflixie i zapisy streamów z wieśka też się będą pojawiały, a później jakie gry pożyjemy, pożyjemy, zobaczymy. Więc tutaj tak wygląda. Teraz jeśli sobie wejdziecie na mój kanał, to, bo ja teraz oglądam go z perspektywy tak jak wy byście oglądali i jeżeli wejdziecie na mój kanał i macie zrobioną subskrypcję no to wtedy jeżeli wejdziecie na stronę główną macie ostatnie filmiki jakie dodaję, ale też jak zjedziecie sobie niżej macie posegregowany kanał po playlistach. Ja go dobrałem, ja go dobrałem tak tak to poustawiałem, że macie oczywiście pierwsze pojazdy polskie, bo jestem Polakiem i chcę, żeby to były pojazdy polskie. Następnie powybierałem serię y, y, playlisty z pojazdami, które są dość popularne w WOD, czyli oczywiście pojazdy radzieckie, dałem jeszcze pojazdy brytyjskie, pojazdy amerykańskie, wybrałem pojazdy włoskie. Jest playlista z komentarzem Deda, czyli bitwy, w których to ja komentuję wasze powtórki. Pojazdy niemieckie oraz dorzuciłem playlistę z World of Warships, no bo też ten tytuł pogrywam, oraz z popularnych filmów, czyli te, które u mnie na kanale. Tu sobie możecie zobaczyć, które firmy u mnie na kanale mają najwięcej wyświetleń i największą popularność przez te lata zyskały. I teraz ja. Nagrywam grę jaką jest World of Tanks, tak jak już powiedziałem, w tym roku mam nadzieję dobije do 7 lat, przez te 7 lat zrobiłem masę filmów, oczywiście część z nich jest tak stara, tak słabo zrobiona i, i, i się po, normalnie po ludzku zestarzała, ale jeżeli jesteście szukacie jakiegoś czołgu, to Wejdźcie sobie zawsze, macie, możecie sobie wejść w zakładkę wideo i tu będziecie mieli filmy, które dodawałem, które dodawałem ostatnio i sobie zobaczycie, jakie, jakie były dodawane po i publikowane z historii dodawania tych materiałów, ale możecie sobie wejść w zakładkę playlisty i tutaj nie będę wywalał już playlist z innymi grami, jakie miałem. Były, są. Niech będą, może ktoś z was będzie chciał sobie zobaczyć. Ale jeżeli szukacie, szukacie czegoś zwota. Ja przede wszystkim porobiłem playlisty już parę lat temu, posegregowałem playlisty na WOT i macie pojazdy danej nacji. I są wszystkie nacje, jakie w tej grze e, występują. Pojazdy szwedzkie, radzieckie, francuskie, brytyjskie, niemieckie, włoskie, amerykańskie i tak dalej i tak dalej, chińskie, więc Czechosłowackie sobie wtedy wchodzicie w taką playlistę i patrzycie, używacie oczywiście, możecie sobie szukać, przez szukajkę po prostu wpisywać nazwę jakąś, jakiegoś czołgu, albo po prostu przejrzeć sobie playlistę danej narodowości i zobaczyć, czy znajdziecie materiał o jakimś czołgu. Poza playlistami, oczywiście, wota zrobionymi po nacjach, są jeszcze takie playlisty jak Komentarz Deda. Tu są tylko i wyłącznie powtórki z Waszych bitew, te, które wybieram od Was i je wrzucam na swój kanał. Dodatkowo też każda bitwa, która znajduje się w komentarzu Deda i tak jest wrzucona, przynajmniej powinna być, o ile się nie omsknąłem, do Konkretnej nacji, więc też ją tam znajdziecie. Inną playlistą, taką oddzielną, jest na przykład to jest akurat już mój głupi wymysł Lekko strawne, czyli playlista, w której są tylko i wyłącznie czołgi lekkie, jeżeli Was interesują, ale to lekkie, nie tych niskich tierów, tylko tierów wyższych. Kolejną playlistą. Jest, są na przykład tak zwane lolki wota", czyli playlista, w której wrzucam materiały tylko z pojazdów niskotierowych, czyli do czwartego włącznie, to też możecie sobie zobaczyć. Jest playlista na, na żywo, to jest playlista, w której wrzucałem materiały po prostu z jakichś plutonów, granych przez lata z różnymi osobami. Radio Dead, czyli ten cykl audiologów, można, to, to, można tak to nazwać, w których Gadałem z różnymi gośćmi na różne tematy związane. Z wotem StB1, czyli filmiki, w których jest tylko ten czołg, który kiedyś darzyłem bardzo dużą sympatią. Yy, serwer testowy, czyli materiały, które były na serwerze testowym, są też filmy z pojazdów kołowych, dlatego że obstawiam, że wargame, playlista z pojazdami kołowymi, że Wargaming kiedyś tą, te pojazdy i tak zwiększy, więc yy, zwiększy ich ilość, więc pewnie tu będę wrzucał. Chociaż też tak samo materiały z pojazdów kołowych lądują do tej do playlisty z nacją z nacją, na której, w której taki pojazd się znajduje. No na razie jest to tylko i wyłącznie Francja Plutonowe bitwy, mała lista, to są po prostu bitwy gdzieś tam, które składałem z Plutonów moich yy, klanowiczów. Yy, jak w, w, wtedy jeszcze z czasów PENE yy, możecie też sobie zobaczyć stare czasy moich Clan Warsów, niektórych, jak w różnych klanach byłem pogrywałem, yy, czy też jakiś tam twierdz z tych czasów, jakichś krótkich kompilacji yy, i tak dalej. No, playlista OSTA 2, możecie sobie właśnie popatrzeć, jak to wygląda. Są też playlisty z innych gier, które ogrywałem, część właśnie z czasów w ogrywaniach z Grześkiem yy, i. Co Was tylko będzie interesowało. Ale generalnie domyślam się, że większość interesuje World of Tanks, to tak, zalecam. Prowadzić nawigację. No, myślę, że wystarczy troszkę dobrej, dobrej woli, chęci i czasu. No i oczywiście playlista z World of Warships, której rozdzielać nie będę. no Bo nie robię tych materiałów z WOFSA. Na tyle i nie mam aż tak dużej wiedzy, żeby żeby oczywiście rozdzielać na, na nacje wowsie. Więc to tak, jeśli chodzi o kanał. Kolejna rzecz, założyłem Discord. Założyliśmy Discord, jeśli chodzi, swój, swój serwer na Discordzie. Jest to serwer, który skupia społeczność również wokół kanału, wokół streamów. Przede wszystkim zachęcam tam, zachęcam ludzi, Zachęcam was, jeżeli jesteście osobami pełnoletnimi do dołączenia do tego Discorda i korzystacie z tego komunikatora. Dlaczego mówię pełnoletnimi? Dlatego, że tak jak już mówiłem wcześniej, no ja sam jestem osobą po 30 i raczej jeżeli powiedzmy zbieramy taką społeczność, no to jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam rozumieją się wiekowo w tematach, a jednak no, osoby bardzo młode mają często problem z tym, żeby zrozumieć, że świat na graniu w gierki się nie kończy i granie w gry nie jest najważniejszą rzeczą. W życiu, więc e, o, tym, o tym należy. O tym należy pamiętać, ale powstał Discord. Oczywiście jest też e, mam też fanpage'a na Facebooku. Tam również zachęcam do dołączenia, jeżeli ktoś z Was korzysta z tego komunikatora, żeby zostawić lajka. Like bo czasami wrzucam tam po prostu informacje, których na YouTubie wrzu wrzucać nie będę, więc też, też to ułatwia. Pewną komunikację i powoduje, że jesteśmy bardziej na bieżąco. Streamy prowadzę na Twitchu. Tam link też macie zawsze w opisie do mojego profilu na Twitchu. Często są pytania, czemu na Twitchu, nie na YouTubie. Odpowiadałem wielokrotnie, ale w tym filmiku również powiem, dlatego że na razie platforma, jaką jest Twitch, po prostu bardziej mi odpowiada. Podoba mi się bardziej wizualnie, podobają mi się wszystkie opcje graficzne, które można tam zrobić, miniaturki. Podoba mi się też, też to. To, że kosztem, powiedzmy, jakiejś tam grupy odbiorców, ilości przede wszystkim, no bo jednak widzów na Twitchu, na polskiej scenie WOTA jest zdecydowanie mniej, no ale ta społeczność, która się tam tworzy, jest bardziej zżyta, bardziej zwarta, kojarzymy się po nikach, jednak YouTube póki co, no często, często jest... Często wiele osób trollowych i toksycznych jeszcze na YouTubie występuje, więc mam nadzieję, że to się z czasem zmieni. Ale też sama wizualna rzecz, jeśli chodzi o streamy na YouTubie, obecnie mi nie odpowiada. Nie mówię, że nigdy nie będę streamował na, na YouTubie, bo jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Ale na chwilę obecną nie planuję tego. I kolejny z powodów to jest też to, że nie bardzo chciałbym się uz uzależnić tylko i wyłącznie od jednej platformy. Dlatego, że jeżeli coś by się powinęło, coś by się stało nie tak, a wiemy, że polityka Google bywa różna. Yy, no to jeżeli mi się coś wywali z kanałem, to mam jeszcze streamy. A jeżeli się wywali coś z kanałem, a wy streamujecie też na tym kanale, no to wtedy problem jest większy. I sam znam kilka osób, które z takim problemem się spotkały, więc póki. Twitch mi bardziej odpowiada, tej platformy będę się trzymał. Oczywiście, streamy na Twitchu są zupełnie inne niż prowadzenie kanału na YouTube. Dlaczego? Dlatego, że streamy na Twitchu są skierowane dla osób pełnoletnich. Tam streamuję często, nie wiem, czy będąc nieraz zmęczonym, bez jakiegoś. No generalnie raczej bardziej na luzie. Na streamach zdecydowanie też jest inny język. Ja używam poro wulgaryzmów grając w i nie kryje się z tym, natomiast zawsze prowadząc kanał na YouTube starałem się to oddzielać, dlatego że YouTube dociera jednak do większego grona odbiorców, dociera też po części nieraz do ludzi młodszych, i ja wiem, że w szkole na co dzień tych, czy w ogóle w świecie tych wulgaryzmów jest pełno. Ale staram się, żeby u mnie na kanale w filmach takich wulgaryzmów nie było. Pojawiają się one raczej tylko wtedy, jeżeli jest jakiś zapis ze streama, czy w starych czasach bite klanowych, gdzie po prostu nie da się zapanować nad 15 chłopa, nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości. Ale staram się dbać o to, żeby w komentarzach, jeżeli coś zauważę, tych wulgaryzmów nie było i po prostu rozdzielam mocno gdzieś styl prowadzenia kanału na YouTubie, a styl prowadzenia Swoich streamów, więc. Jeżeli, ci, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, która lubi przyjść po robocie, odpalić sobie czołgi, to przyjdź do nas na stream. Jeżeli lubisz sobie, nie wiem, w piątek, w sobotę wieczór zaparzyć wieczorem po pracy herbatę, usiąść do czołgów, wypić zimną herbatę z lodówki, przyjdź do dosiąść się do nas, dołącz, jak gdyby, no wtedy to inaczej wygląda. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli rażą Cię słowa powszechnie uważane za wulgarne czy coś, albo jesteś po prostu osobą, Młodszą, to jednak zostań na, przy YouTube, przy oglądaniu filmów, bo tak to, tak to wygląda. Taki mam styl, tak sobie założyłem i tego się trzymam. Póki co, jak będzie w przyszłości, nie wiem, bo tak jak mówię, nigdy nie mów nigdy, ale na razie od jakiegoś czasu, właściwie od dawna, od kiedy streamuję, taką prowadzę formę. Rozdzielam po części swoją działalność YouTube'ową od streamowej, ale zachęcam, zachęcam do wpadania. Niestety, ze względu na moją pracę, ze względu na to, na moją pracę zawodową, nie jestem w stanie planować tych streamów. Nie potrafię, nie mam możliwości, żeby zrobić jakiś, jakąś rozpiskę, że streamuję w dni takie i takie, Takiej i takiej info streamach wrzucam na YouTube, jak się odpalam, a też jeżeli zostawicie, klikniecie klawisz obserwuj na, na streamie, no to wtedy, jak się będę odpalał, będziecie dostawali powiadomienia. Nieraz jest tak, że ze względu również na moją pracę są streamy bardzo często, dzień w dzień po kilka godzin, a później zdarzają się przerwy nieraz że nie ma streamów półtora, dwa tygodnie, nieraz trzy. No po prostu życie. Tak jak mówię, ja jestem Jestem osobą dorosłą, która nie poświęca całego swojego czasu na, na działalność internetową, Cho, chociaż czasami może i bym chciał, innym razem może i bym nie chciał, no życie jak to jak to, jak to bywa. Jeśli chodzi o samego WOTA, jakie są plany na, na ten rok. Yy... Przede wszystkim dalej będę starał się robić, pilnować tego celu, który sobie założyłem, żeby kiedyś zrobić. Jeszcze nie udało mi się tego machnąć, bo ciągle jakieś maszyny nowe są dodawane. Generalnie założyłem sobie, żeby zrobić materiały o każdym czołgu, który zostawiam w garażu i wbić na nim odznakę mistrzowską asa pancernego. Jeszcze tego nie udało mi się spełnić. Podczas ekspienia oczywiście niektórych linii również robię materiały o pojazdach tzw. przejściowych. Abyście mieli, żebyście mieli yy, możliwość zobaczenia, co są o danej maszynie, jak się do tego odnoszę. Często prosicie, zrób nagraj film o tym, o tamtym, czy o innym czołgu, albo o czy inny pojazd. Niestety nie ma takiej fizycznie możliwości. Słuchajcie, w tej grze jest kilkaset maszyn. Ja. I tak spinam się jak tylko mogę, żeby tych filmów było jak najwięcej w roku, ale raczej staram się nie przekraczać od jakiegoś czasu jednego filmiku dziennie, a i tak nie zawsze mi się to udaje ze względu na ograniczony czas. Więc no, maksymalnie nawet powiedzmy jest 365 czy 366 dni, gdzie mógłbym coś wrzucać. Więc nie ma możliwości, żeby być z każdą maszyną na bieżąco. Do tego sami dobrze wiecie, jak bardzo World of Tanks się zmieniło. Jak te bitwy są jednostronne, krótkie, ile bitew jest nijakich, więc ja też mam o wiele trudniej prowadzić ten kanał w formie, jaką sobie założyłem, bo przygotowanie na przykład materiału o jakimś czołgu wymaga, wymaga ode mnie obecnie dużo więcej czasu, niż to było kiedyś. Dlaczego? Bo na przykład kiedyś te bitwy były ciekawe, łatwiej było ugrać coś, e, jakiś lepszy wynik, bo te bitwy trwały dłużej, nie były tak jednostronne. Teraz, żeby przygotować jeden film dla Was e, o jakiejś maszynie, to ja na przykład muszę rozegrać kilkadziesiąt bitew. To jest kilka ładnych godzin grania. Z tych kilkudziesięciu bitew, które w większości są nijakie i które możecie zazwyczaj zobaczyć na, e, na Twitchu, na streamach, bo na YouTubie często mi ktoś zarzuca, żebyś pokazał bitwy normalne, ale normalnych bitew, gdzie oddajecie jeden, dwa czy trzy strzały, nikt nie chce oglądać, bo tak naprawdę nie ma czego tam oglądać. Od czegoś takiego są streamy. Ja staram się wybrać z własnych powtórek, z własnych bitew, nie z najlepszych wyników na serwerach, bo po prostu niekoniecznie mi taka opcja odpowiada. I podzielić się z Wami moimi odczuciami do danej maszyny i moimi bitwami. I niestety wygląda to tak, że no, ja też nie jestem, też do, dotarłem powiedzmy do pewnej ściany, jeśli chodzi o moje umiejętności. Wyżej yy, słupka nie podskoczę. I, i, i muszę, muszę to zaakceptować, więc rozgrywam nieraz kilkadziesiąt bitew daną, daną maszyną, żeby wybrać dla Was jedną czy dwie powtórki. Więc ileś godzin gram, żeby wybrać dwie, trzy, trzy bitwy, które no powiedzmy jak ja je nagram to mają 15-20 minut. Dodaję do tego jakiś element swojej gadki o danej maszynie, którą nie wiem, dlaczego wiele osób przewija, a tak naprawdę to, co ja mówię o danym czołgu w garażu, to jest jak gdyby doświadczenie i skondensowanie tego, co przeżyłem przez te kilkadziesiąt bitew grania danym czołgiem. I warto poświęcić te 5, 10, czy nie raz 12, 15 minut mojego pitolenia, żeby zrozumieć to, co ja chcę wam przekazać, treść, jaką chcę wam przekazać, swoje odczucia a propos danej maszyny, bo bitew. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach bitew w internecie jest tyle, że możecie sobie zarąbiste wyniki oglądać gdzie chcecie. Więc nie samą bitwą stoi kanał, nie samymi bitwami. Chcecie obejrzeć fantastyczne bitwy? Wchodzicie na Place, szukacie czołgu, sortujecie sobie, ściągacie, oglądacie same bitwy bez komentarza, bez niczego. I to bitwy o wiele lepsze niż ja wykonuję. O lepszych graczy, czy po prostu graczy, którzy wykonali świetną bitwę, bo mieli też trochę szczęścia. Ja. Prowadzę ten kanał tak, jak sobie założyłem lata temu. Nie chcę też tego zmieniać, bo po prostu komuś to odpowiada, zostaje tutaj, komuś nie pasuje, trudno. Jest jeszcze kilku innych twórców, e, jeśli chodzi o społeczność polską z World of Tanks, są zagraniczni, każdy znajdzie kogoś dla siebie. E, ja tu nikogo na siłę przecież nie trzymam, więc e, na pewno to będę chciał kontynuować, jeśli chodzi o ten rok. No i też stwierdziłem, że jeżeli w końcu Wargaming wprowadzi ten mityczny rebalans amunicji, gwiazdy, dych, przepraszam, drzewek i cała gra się mocno zmieni, no to wtedy ja będę musiał wiele maszyn ogrywać na nowo, no bo gra będzie inna, ale może też wtedy będę chciał nagrać jakąś serię, powiedzmy, z punktu widzenia osoby z dużym doświadczeniem dla graczy świeżych. raczej unikałem przez te lata nagrywania wszystkich tych wszystkich poradników, ale jak patrzę... Yy... Jacy gracze, na jakim poziomie różne poradniki robią, to ja nie jestem wcale gorszy od nich, więc uważam, że też mogę swoim doświadczeniem się z jakimiś osobami początkującymi czy szukającymi wiedzy po prostu podzielić i nic z tym złego nie będzie. Jeśli chodzi o World of Warships, to po prostu będę pokazywał swoje bitwy, które gdzieś tam od czasu do czasu w tą gierkę będę pogrywał, może kiedyś z, jakimś, z jakimiś osobami, które bardziej siedzą w temacie. Może nagram jakieś poradniki z tymi ludźmi dla początkujących, jak zacząć jakieś ewentualnie rady. Ale tak jak mówię, nie chcę wOWsie uchodzić za jakiegoś eksperta, bo takim ekspertem nie jestem, i raczej nigdy nie będę, dlatego że jak wiecie, gry MMO pochłaniają ogrom czasów i już sam WOD pochłania na tyle wiele godzin, że, że poświęcenie czasu na inne gry MMO jest po prostu prawie niemożliwe. Więc postaram się, żeby ten WoW był też w filmikach z WoWsa będę po prostu mówił swoje przemyślenia i oglądając je wyłapujcie coś dla siebie. Zresztą tak samo robię w Wocie od lat. Jak pokazuję coś chcę podzielić się jakimś spostrzeżeniem co do mapy, co do taktyki, co do wyjazdu, to po prostu o tym mówię w bitwie czy w garażu, więc Wyciągajcie sobie to, co dla Was jest potrzebne z moich słów. Jeśli chodzi o powtórki, zmieniłem trochę teraz podejście w opisie link w opisie każdego filmu macie informacje a propos adresu mailowego do powtórek oraz też wszystkie kwestie formalne, jakie należy spełnić. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że jeżeli komuś się wysyła już jakąś powtórkę, to dobrze jest pamiętać, że po drugiej stronie komputera jest człowiek. I przywitać się z nim, opisać parę słów o tej powtórce. Przede wszystkim też zwracajcie uwagę, jakie ja powtórki wrzucam. No bo ja wrzucam naprawdę powtórki z bardzo dobrym wynikiem uszkodzeń albo bardzo dobrym wynikiem EXPA. Jest raczej mała szansa, że jeżeli wysyłacie bitwę, która dla Was może być bardzo dobra, ja to rozumiem, ale jednak. Troszkę albo nawet sporo słabsze od tego, co na kanale wśród bitew widzów się pojawia, to wiadomo, że szansa na pokazanie takiej powtórki jest dużo, dużo mniejsza. Jeżeli do mnie wyślecie maila i ja tylko mam czas i ten mail jest napisany normalnie i spełnia warunki takie, jakie ja bym chciał, żeby były, to ja na te maile odpowiadam. Natomiast jeżeli ktoś wkleja tylko link albo widzę, że wysyła do wszystkich. Albo w ogóle nie wiem, nie wita się, czy mówiąc prosto, mam je gdzieś, czy wrzuca jakieś screeny, albo w ogóle nie spełnia warunków formalnych, to ja nie odpowiadam na takie maile, bo to po prostu szkoda mojego czasu, skoro osoba, która taką wiadomość do mnie wysyła, też, też tego czasu nie szanuje. A jak dobrze wiecie, ja raczej staram się być aktywny, jeśli chodzi o społeczność, jeśli chodzi o Wasze komentarze, czytam je na bieżąco, odpisuję nawet czasami zwykła buźka, ale chociaż żebyście wiedzieli, że ja nie mam Waszych komentarzy w tyłku tylko na bieżąco co to śledzę bo jest to dla mnie bardzo ważne i poświęcam dziesiątki godzin tygodniowo na, na to żeby być na bieżąco z waszymi komentarzami. Nie zawsze jestem w stanie też wszystkich powtórek od was nagrać, bo tak jak mówię, pracuję jeszcze i nieraz nie mam fizycznie możliwości, więc jeżeli w danym okresie ja na przykład nie mimo że daną bitwę chętnie bym od was wziął, ale nie mam możliwości, żeby tego nagrać, to jeżeli ten mail jest też napisany tak jak trzeba, odpisuję, że słuchaj nie dam rady teraz tego nagrać. Jeżeli masz ochotę, wyślij to komuś innemu, bo nieraz po prostu jest szkoda, żeby jakaś bitwa się zmarnowała. Od... A i nagrywam bitwy z bieżącej wersji WOTA. Nie nagrywam z, ze starszych wersji, więc to też należy pamiętać. Staram się też prowadzić politykę zapasów jakichś filmów, więc w momencie, kiedy mam troszkę czasu na to, żeby e, tych filmów trochę stworzyć, e, to wtedy ileś tych filmów staram się zrobić na zapas, żeby w momencie, kiedy nagrywać nie mogę, żebyście Wy chociaż mogli coś codziennie obejrzeć. Jeżeli jakiegoś filmu, jeżeli jakiegoś dnia nie ma filmu, no to znaczy po prostu fizycznie nie dałem rady, zabrakło mi czasu i trzeba poczekać, aż znowu gdzieś ten czas znajdę, żeby coś wam na kanał wrzucić. Jeśli chodzi o newsy, czasami je nagrywam, natomiast też chcę uniknąć sytuacji, w której to jak wejdziecie w filmy na moim kanale, większość filmów w roku to będą jakieś newsy czy coś komentujące na bieżąco pewne rzeczy. Poruszam kwestie, jeżeli mam czas, które uważam za ważne, natomiast nie jest moim celem omawianie, znaczy nagrywanie filmików na ilość, żeby omawiać każdą pierdołę, czegoś takiego robić nie chcę, to po prostu nie jest mój styl. Więc też nieraz macie do mnie pretensje, czemu nie nagrały? A ten nagrał i powiedział, a tamten nagrał i powiedział. To idźcie, oglądajcie tego i tamtego, oni mają czas, mogą sobie na to pozwolić. Spoko ja, niestety, albo nie miałem czasu, albo po prostu zwyczajnie nie chciałem, bo nie uważałem, że to jest tego warte. Nieraz są pretensje wśród niektórych widzów, że powinienem nagrać to, czy tamto, albo pokazać bitwę taką, czy owaką. Słuchajcie, ja prezentuję to, co chcę zaprezentować, wod się zmienił. Też nie wszystko mi się podoba co się stało. Też bym wolał, żeby żeby tego Golda było mniej, żeby gry były dłuższe i tak dalej i tak dalej, ale są realia jakie są. Jeżeli komuś się pewne rzeczy nie podobają, trudno, pewnie i tak go nie przekonam. Jeżeli chcecie spróbować własnych sił w nagrywaniu jakichś tam powtórek, przecież każdy z was, kto ma kanał na YouTubie, może sobie zacząć nagrywać, spróbować i zobaczyć jak to wygląda, czy y, będzie to wzbudzało zainteresowanie społeczności. Przecież Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeśli chodzi o plany jeszcze na ten rok, to może sobie w końcu założę tego jaką się nazywa, nazywa Instagram, od tak po prostu dla ciekawości jak zmienię telefon i generalnie w roku 2020 planuję że w 2020 planuję modernizację swojego sprzętu, chcę zakupić nowy komputer i to taki naprawdę solidny, bardzo mocny bo tutaj też część z Was musi wiedzieć, że jeżeli prowadzicie streamy, renderujecie filmy i tak dalej, no to jednak wymagania do danego sprzętu są troszkę większe niż do zwykłego grania, Przyszły Pora też, żeby w tym roku zainwestować znowu i wymienić trochę tego sprzętu. Tak samo czekam na nową konsolę od PlayStation. Jeżeli PlayStation 5 się pojawi, również będę chciał zakupić yy, w taką konsolę. A yy, i tutaj chcę podziękować wszystkim osobom, które dobrowolnie wspierają mnie przez różne formy, czy to Subów na Twitchu, czy to donate'ów, czy też przez serwis Patronite, nigdy nie nagrywałem filmów oddzielnych, gdzie mówiłem, weź, wpłać, daj kasę i tak dalej, bo będziesz miał coś więcej albo i w ogóle. Nie, ja uważam, że jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się. Nie wiem, swoimi pieniędzmi i wesprzeć mnie w jakiejś formie, to jest jego wybór. Ja do, ja do tego nie zmuszam. Oczywiście jest mi bardzo miło, że ktoś docenia czas, który poświęcam, na to, żeby na przykład, nie wiem, że poświęcę ileś godzin na produkcję materiału o jednym czołgu. I taka osoba wyciągnie z tego filmu coś dla, dla siebie, oszczędzi dzięki czemu czas i chce w jakiś sposób mi za to podziękować. Ja właśnie dzięki takim osobom będę mógł mo mogę modernizować na bieżąco sprzęt, mogę kupować różne rzeczy. Nie mówię oczywiście, że to jest. Płaćcie, bo to idzie wszystko dla kanału i ludziom się będzie żyło lepiej. Nie! To po prostu pozwala mi na poświęcanie więcej czasu na moją działalność internetową. I oczywiście często też takie argumenty są, że a iść do normalnej roboty albo coś. I teraz pytanie, co oznacza normalna praca? Ja jestem osobą, która pracuje też, ale generalnie uważam, że każda osoba pracująca, niezależnie gdzie pracuje, czy pracujemy jako sprzedawca w sklepie, czy pracujemy na. Budowie, czy jesteśmy prezesem banku. Każda osoba, która ciężko pracuje, która w ogóle pracuje, utrzymuje swoją rodzinę, płaci podatki, zasługuje na szacunek. Każda praca, Każdą pracę należy doceniać, i ja y, uważam, że tak samo należy szanować osobę, która rano wstaje i wypieka wam chleb, jak i osobę, która w jakiś sposób dostarcza wam rozrywki. Idziecie do kina na filmy, y, idziecie, nie wiem, na kabarety. Ci ludzie to, to jest też ich praca: oni dostarczają rozrywki, robią nieraz siebie pajaców w internecie, w telewizji, na scenie, ale robią pajaców po to, żeby ktoś z tego się uśmiechnął, więc. To, co my robimy w internecie, też jest pewną formą rozrywki. Poświęcamy swój czas, żeby ktoś mógł ten czas miło spędzić podczas tego, co my robimy, mógł, jeśli chodzi o grę, czegoś się z tej gry nauczyć, wyciągnąć coś dla siebie. I tak jak mówię, ja mam założony Patronite od lat. Jedyne co zyskują powiedzmy osoby, które tam są, to to, że jak robię jakiś film, to dostają dostęp do tego filmu wcześniej, ale to nie jest tak, że dostają tylko te materiały i nikt więcej ich nie zobaczy. Nie. Każdy później osoby, które nic nie płacą, nie wspierają mnie w jakikolwiek sposób, w ogóle na tym nie tracą, bo i tak wszystko co robię z czasem jest publiczne i każdy sobie może to obejrzeć. Więc yy, nie chcę póki co robić na zasadzie zapłać, a dostaniesz coś więcej. Nie, masz ochotę mnie wesprzeć. Super ja z tego się będę bardzo cieszył, mogę zawsze żonie powiedzieć zobacz, nie czepiaj się, komputer kupuję, bo tutaj zarobiłem sobie na to przez Patronite'a, coś tam robię, i tak dalej, więc też nie będzie tam powiedzmy na mnie krzyczeć. Pozdrawiam wszystkich żonatych. Facetów w tym momencie, natomiast osoby, które nie, nie mają ochoty, nie mają pieniędzy, czy po prostu nie chcą mnie wspierać, bo taką mają zasadę, nic na tym nie tracą, a tym bardziej powinni się cieszyć, że są inne osoby, które pozwalają innym twórcom na to, że mogą więcej czasu, więcej czasu na to poświęcać, czy chociażby pracować sobie w takiej, a nie innej a nie innej formie i to jest uważam fajna sprawa. Ja się cieszę, że mogę to cały czas robić dzięki takim osobom i ślicznie za to, za to dziękuję. A co przyniesie przyszłość, tego nie wiemy, tego nie wie nikt. Ja też jeszcze lata temu nie sądziłem, że zawodowo będę zajmował się tym, czym się zajmuję, a już różne też szczeble w swoim życiu zawodowym przechodziłem od stania... Na promocjach poprzez pracę przy produkcji okładzin hamulcowych, gdzie wychodziłem cały czarny jak kurde, jak górnik z kopalni, więc uważam, że każdą pracę należy doceniać i szanować, jakaby ona nie była, bo każdy pracuje w jakimś tam celu, więc ale to myślę, że dopiero, że jednak takie problemy i zawiść czy, czy, czy problem z rozumieniem pieniędzy dotyczy, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, którzy jeszcze pracować nie musieli i mają trochę inne postrzeganie, postrzeganie świata i tego, bo o wiele trudniej jest zarobić na coś, poświęcić swój czas na pracę, żeby sobie coś kupić, a o wiele łatwiej jak to ktoś, ten pień, jak, jak rodzic na coś pieniądze da. No tak to, tak to niestety wygląda. Więc to chyba na tyle. Mam nadzieję, że ktoś wytrzymał do końca tego mojego pitolenia. Zachęcam jeszcze raz do zaglądania do opisów filmów. Widzimy się tutaj w kolejnych materiałach z WOTA i WOWSA na drugim kanale od czasu do czasu z innych gier. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!